No witam w kolejnym podsumowaniu. Dzisiaj podsumujemy sobie książki przeczytane z zeszłego roku, a raczej mój TBR, który zaplanowałam sobie na poprzedni rok, czyli 23 książki na 2023 rok. Zobaczymy, jak mi poszło, bo przyznam szczerze, że tak sama nie wiem, ale rzuciłam okiem na listę i tak średnio myślę. Ale ogólnie bardzo dobrze, także no cóż, przechodzimy do rzeczy i powiem wam, co tam się wydarzyło. Nie pamiętam dokładnie, w jakiej formie robiłam poprzednie takie podsumowania, czy ja wam pokazywałam, mówiłam o tych książkach, czy po prostu podsumowałam, co mi się udało, co nie. Natomiast może przelecę szybko przez tę listę książek, którą miałam tutaj i powiem wam, co się udało. Książek na liście było 23, jak sama nazwa projektu wskazywała, 23 na 2023. I z tej listy udało mi się przeczytać 11 książek. Czyli tak słabo trochę, nie? Bo nawet nie połowa, mam wrażenie, no więc tak, muszę trochę nad tym popracować i wybierać, albo inaczej, nie wybierać, czytać książki, które po prostu sobie zakładam na tę listę, bo znowu, super książki, które są, zostały nieprzeczytane z jakiegoś powodu, także tutaj dla mnie, wiecie, pole do poprawy. Natomiast przejdziemy teraz przez listę tych książek, którą mam tutaj zapisaną i słuchajcie, pokrótce wam opowiem, może... Oczywiście o tych, co przeczytałam, czy mi się podobały, jak bardzo może, czy nie. A potem przejdziemy sobie jeszcze, no właśnie, do książek, które w ogóle przeczytałam, albo do moich ulubieńców takich ze wszystkich książek, które przeczytałam. Zaraz zobaczymy, także jak dużo czasu nam to zajmie, bo jakoś tak mam wrażenie, że to taki krótki, szybki projekt, że podsumowanie to takie szybkie, a trwa cały rok, nie? I czytanie też nie jest jakąś najszybszą czynnością, no ale dobra. Pierwsza książka, Niespokojni ludzie, bardzo chciałam ją przeczytać i książka, którą wszyscy chwalą, więc ja myślę, że to o to chodzi, o te wielkie oczekiwania, o to, że wszyscy tak chwalą, więc ja chcę poczekać. Ja często mam tak, że jak wszyscy coś robią, wszyscy coś chwalą, wszyscy coś mają, to ja nie chcę tego wtedy, kiedy wszyscy, tylko ja chcę się wstrzymać, dopiero kiedy przychodzi swój czas, to ja wtedy po to sięgam, więc może to akurat to, nie wiem, bo bardzo chciałam tę książkę przeczytać, więc spróbuję znaleźć jakiś racjonalny powód, dla którego nie sięgnęłam po nią, nie wiem. Ale bardzo chcę, jak wszystkie zresztą na tej liście. Kolejna to Doktor Zosia, bardzo fajna książka, bardzo mi się podobała i jest jedną, jest taką, jest w topce tego roku, więc ja wam bardzo polecam całą tę serię, to jest cała seria Doktor Anna, Doktor Zosia i Doktor Bogumił, z tego co pamiętam, bardzo fajna seria, no mega mi się podobała, wiecie, połączenie historii z jakąś historią rodziny, z historią medycyny, bardzo ciekawe książki, naprawdę. Lata Eniorno, też mi się bardzo podobała ta książka, też jest w topce, właśnie tego roku, poprzedniego. Bardzo ciekawa książka, która skupia się trochę właśnie na historii rodziny, ale na historii też Francji, na takiej małej historii poszczególnych miasteczek na przykład tam, więc bardzo ciekawe, wiecie, i tak wplątane tam właśnie też historie rodzinne. Bardzo dobra książka, naprawdę bardzo dobrze mi się tego słuchało, bo ją akurat słuchałam. Super, bardzo polecam. 4000 tygodni, niestety się nie udały. Bardzo chciałam też ją przeczytać, bo myślę, że to jest bardzo ciekawa książka, no ale się nie udało. Z różnych przyczyn. Zemsta, Natasza Socha. I słuchajcie, tu mam pewną zagwozdkę, bo ja nie pamiętam tej książki. Może jak zobaczę okładkę, to sobie przypomnę, natomiast no niezbyt dobrze to świadczy, myślę. Ja wiem, bo to jest tak, bo to jest z tej serii trzech, no właśnie, no to pamiętam, to pamiętam. Tam była chyba zdrada, zemsta i rewanż, coś takiego. Taka trylogia, powiedzmy, taka obyczajowa, no powiem wam też, znaczy ogólnie fajnie się tego słuchało, ale nie żeby to była moja ulubiona książka, do której bardzo chciałabym wracać i wam ją polecić. Jeżeli szukacie, wiecie, jakiegoś fajnego obyczaju, w miarę takiego ciekawego, wciągającego, ale nic takiego ciężkiego, wiecie, to jest dobra książka. Znaczy te trzy w zasadzie, taka, wszystkie części, to są dobre książki, ale nie żeby były w topce tego roku, nie? Wróć przed zmrokiem. To była książka Rayleigh'ego Sigera, z tego co pamiętam. Pamiętam o niej, natomiast nie jest to jakiś ulubiony mój kryminał, thriller, coś takiego. Przeczytałam, pamiętam, bo po prostu mało czytam takich książek i gdzieś tam zawsze te historie zostają w pamięci, ale żeby było jakimś hitem, to nie, nie. Myślę, że ma lepsze książki, ale ja zaczęłam od takiej chyba średniej mocno. Romans Piotra C, no niestety się nie udało, no może w tym roku. Ja gdzieś czytam wszystkie te książki, które po prostu są napisane przez Piotra C. Niektóre są lepsze, niektóre gorsze. Te ostatnie
są gorsze niż lepsze. Mam wrażenie, że te pierwsze jego książki to było coś, może ja się zmieniłam, może świat się zmienił, może moje oczekiwania, a może po prostu te książki są coraz słabsze, no nie wiem, w każdym razie jeszcze ta jest przede mną. Miasto i psy, Mario Vargas Llosa, no to jest na mojej liście takiej w ogóle, wiecie, że ja tego nie muszę pisać na listę, bo ja mam kilka książek właśnie tego autora i one z jej przeczytam, one są na tej liście. Ja po nie sięgnę, no tylko niestety nie udało się w tym roku. W Cieniu Everestu również nie. Bardzo mi się podoba ta książka, w sensie wizualnie. I ja też bardzo lubię takie górskie historie. No nie wiem, czemu po nią nie sięgnęłam. Nie wiem. No Pasanada, super. Książka o Meksyku, o historii Meksyku. O mieszkańcach, o różnych problemach geopolitycznych, politycznych, jakichś takich społecznych. Bardzo ciekawa książka, naprawdę. Dużo tam o kobietach jest, właśnie o ich sytuacji w różnych miejscach, w różnych sytuacjach. Przeciekawa książka, naprawdę. Ja Wam bardzo polecam. To jest topka zeszłego roku, na pewno. Za Mroczną Rzeką również, ojej, to jest książka, którą ja będę pamiętała chyba zawsze, do tej pory gdzieś tam ją wspominam. Może to nie jest, znaczy to jest bardzo smutna historia i ja po prostu po przeczytaniu tej książki mam wrażenie, że tak właśnie tam w tej Korei jest i tak wszyscy tam żyją, pewnie nie. To jest po prostu jedna z historii bardzo smutnych chłopca, który wychowywał się na początku w Japonii, potem jego ojciec w zasadzie zdecydował, że z rodziną przeprowadzają się właśnie do Korei Północnej, gdzie miał być krajem mlekiem i miodem płynący, gdzie miało być im tak dobrze, gdzie mieli być tak dobrze traktowani. Natomiast to, co się tam wydarzyło na miejscu, po prostu naprawdę rani serce i bardzo ciężko się to czyta. To jest bardzo smutna historia. Jest tam pełno takiej niesprawiedliwości, wiecie, takiego zdenerwowania na to zło całe, które tam się dzieje, na te wszystkie sytuacje, na tych ludzi, na całą sytuację właśnie polityczną, która wpływa po prostu na życie tych ludzi. No, bardzo smutna książka, natomiast bardzo dobra. Bardzo dobrze się to czyta, jest bardzo ciekawa, ale taka przeszywająca serce właśnie, że no, bardzo smutna historia, naprawdę. I takie, cały czas pamiętam o niej i polecam każdemu. Też topka zeszłego roku. Cztery Muzy, bardzo fajna książka również, o historii w zasadzie czterech muz, pana Egona Schillego, malarza, rzeźbiarza, wiecie, gdzieś tam w kręgu artystycznym się obracamy. I właśnie historia, to jest, nie jest historia oparta na faktach. Co prawda te cztery kobiety zostały namalowane na jego obrazach, natomiast tu jest cała historia taka dopowiedziana. Bardzo fajnie się to czyta, ja tego akurat słuchałam, ale bardzo ciekawa książka, naprawdę. Każda z tych historii jest inna, one gdzieś tam się łączą właśnie, naprawdę bardzo, bardzo fajna, no taka, tak jak mówię, nie na faktach, ale mimo wszystko gdzieś tam dużo jest takich właśnie historii właśnie z tego świata artystycznego, trochę właśnie takich prawdziwych historii z prawdziwymi innymi artystami na przykład, które się wydarzyły, także bardzo ciekawa, zrobiła na mnie wrażenie. Dzieci szóstego słońca, bardzo żałuję, że nie przeczytałam, bo to jest kolejna książka o Meksyku, natomiast na pewno po nią sięgnę. No, ale w tym roku się nie udało, znaczy w poprzednim. Bardzo Zimna Wiosna również, nie, to też jest kryminał, z tego co pamiętam, polskiej autorki, ale no, nie udało się. Rzeźnia numer 5, fajnie, że przeczytałam, bo to jest taki klasyk, mam wrażenie, jednak gdzieś literatury. I to jest książka, którą ja pamiętam, ja mam wrażenie, że fajnie byłoby omówić ją, że tam jest bardzo dużo rzeczy na pewno, które jakby mi na przykład, wiecie, jakby się tak przeczytał jakieś opracowanie na przykład takie, to by się okazało, że wow, że to wszystko dużo większe ma znaczenie na przykład niż mi się wydaje. Ja tam dostrzegłam różne takie elementy, takie trochę napisane właśnie w formie takich trochę jakby esei, trochę jakby takiego pamiętnika, trochę urwanych historii, trochę też właśnie przełożenia też na prawdziwe historie i wydarzenia, które miały miejsce gdzieś tam w trakcie na przykład II wojny światowej. Bardzo ciekawa książka również, gdzieś tam też została w mojej pamięci właśnie przez to, że została tak dziwnie napisana, takimi urywkami też bardzo często. Natomiast przez to na przykład też, że ja byłam w Dreźnie, to tam są właśnie też historie z tego miasta, które zostało spalone na przykład, czy zbombardowane, więc gdzieś tam ciągle o niej pamiętam i myślę, że to jest bardzo ważna książka, wyjątkowa, ale tak jak mówię, taka, którą fajnie byłoby gdzieś tam omówić tak bardziej, bo myślę, że tam jest bardzo dużo różnych właśnie takich nawiązań do różnych rzeczy i dużo głębiej można byłoby właśnie ją przeanalizować. Super. Frida i kolory życia, nie udało się niestety. Kobiety ze słynnych obrazów również nie. Inwestuj w siebie, bogate dzieci też nie. Wrony, udało się. Wrony, o jaka to jest piękna, cudowna
bardzo smutna, przygnębiająca i bardzo trudna książka. I słuchajcie, to jest książka opowiadająca w zasadzie historię, powiedzmy, jednej rodziny. Mamy tam dwie siostry, no i rodziców. I no to jest taka, trochę bym powiedziała, patologiczna rodzina, może tak, tak delikatnie można byłoby to nazwać, dlatego że te dwie córki są traktowane zupełnie inaczej. Właśnie tutaj mamy historię opowiedzianą, powiedzmy, z perspektywy właśnie jednej z córek i matki, ale mamy tutaj też jakieś inne historie, inne wydarzenia, które gdzieś tam, no, dzieją się, wiecie, bardzo normalne sytuacje. Dziecko idzie do szkoły, dziecko wraca ze szkoły, odrabia lekcje, nie wiem, kłóci się z siostrą. Bardzo normalne takie, wiecie, codzienne sytuacje. Natomiast niektóre z tych historii bardzo zapadły mi w pamięć i do tej pory pamiętam. I końcówka tej książki, ojej, tam są opisane takie sytuacje, które dla mnie są po prostu, wiecie co, tak obrzydliwe i tak, tak bardzo nie powinny mieć miejsca, że ja się cieszę chyba, że ta książka nie ma dalej jakby historii opowiedzianej. Natomiast to, co zostaje niedopowiedzianego, zostaje w głowie i jest bardzo smutne. I wiecie, ja wiem, że to jest tylko książka, ale to jest jedna naprawdę z wielu historii, bo tam nie ma nic wymyślonego, tam nie ma nic takiego, co by się mogło nie wydarzyć, bardzo nieprawdopodobnego. Takie historie dzieją się pewnie na porządku dziennym. Wiele rodzin gdzieś tam boryka się z bardzo różnymi problemami. Natomiast właśnie mówię, tam było kilka takich momentów, gdzie mi jako dorosłej osobie, jako kobiecie, po prostu było bardzo przykro, czułam taką niesprawiedliwość, czułam złość na to, co się dzieje, na to, że są ludzie, którzy wykorzystują swoją pozycję, siłę, władzę, wiek. No, nie wiem, z jednej strony po prostu pamiętam niektóre, wiecie, momenty i nadal wzbudzają wiele emocji. I mam nadzieję, że to nie poszło w tę stronę, o której ja myślę, natomiast ach, mówi o tej relacji z ojcem, tej córki z ojcem, że to na początku wydaje się takie niewinne, a potem to tak trochę, wiecie, ewoluuje, bym powiedziała. I mnie to po prostu tak wzdryga na myśl, co tam by się mogło wydarzyć, że nie chcę do tego wracać, natomiast książka bardzo dobra, naprawdę bardzo dobra, bardzo dobrze napisana właśnie z perspektywy małej dziewczynki, która ma swoje emocje, która bardzo dobrze dostrzega też to, co się dzieje, tylko że jest dzieckiem i po prostu bardzo często gdzieś te dzieci, ich emocje, ich uczucia, ich potrzeby spychamy gdzieś na dalszy plan, bo są tylko dziećmi. Także, a rodzice też nie są idealni, nie jesteśmy perfekcyjni, nie potrafimy często się zachowywać w różnych sytuacjach, z różnych przyczyn też, także bardzo Wam polecam. Też topka zeszłego roku. Blackout. Książka, którą zaczęłam czytać, nie przeczytałam, nie skończyłam, ale zaczęłam, czyli tak trochę jakby i pół. Nie wciągnęła mnie jakoś tak bardzo, żebym nie mogła się od niej oderwać, natomiast jak ją czytałam, to się okej czytała, ale po prostu jest strasznie gruba, więc to mnie tak trochę zniechęca, no bo wiem, że to tak łatwo nie pójdzie, to nie jest tak, że nie wiem, poświęcę 3 wieczory, ja ją przeczytam, tylko tak ze 30 może. Coś mi mryga. Mam nadzieję, że to się wszystko nagrywa, bo coś jest nie tak z tą kartą. Kolejna książka to Top, część druga. Nie przeczytałam niestety, ale no, ja do niej wrócę. Czytałam część pierwszą, bardzo mi się spodobała i myślę, że ta druga też mi się spodoba. Może powinnam jechać w góry, żeby znowu przypomnieć sobie troszkę ten klimat, bo dawno nie byłam. Może to o to chodzi, że dawno mnie w górach nie było, to i nie sięgam po takie książki. Może to jest rozwiązanie, ale na pewno, tak jak mówię, książka jest bardzo dobra, opowiada o innych historiach, niepowielana są historie właśnie z pierwszej części, także myślę, że to jest bardzo ciekawe, no tylko po prostu, wiecie, czas, nie wiem, nie da się czytać wszystkiego na raz, więc trzeba coś wybrać zawsze, nie? Bez matek, przedostatnia książka z listy, to jest książka, o której, powiem Wam, nie myślę jakoś za bardzo. Było tam kilka takich elementów, które gdzieś tam pamiętam. Książka, która właśnie, no właśnie, bo to jest taka zwykła książka, która też opowiada o relacji matki i córki. I
też nie do końca takiej zdrowej relacji i może właśnie to jest w niej wyjątkowe, że opowiada bardzo codzienne sytuacje, bardzo zwykłe sprawy, takie, które ma każdy z nas, naprawdę, to niczym się nie wyróżnia i może właśnie ta zwyczajność i ta prostota jest właśnie... Niestety jednak był problem z kartą i musiałam wymienić, mam nadzieję, że teraz będzie dobrze, gdzieś tam mnie urwało w pewnym momencie. Natomiast mówiłam właśnie o tej książce bez matek i właśnie wydaje mi się, że ta prostota jest taka właśnie znamienna dla tej książki, że w takich prostych i bardzo otwarcie opisanych sytuacjach, emocjach, uczuciach pewnych osób, że po prostu możemy też odnaleźć jakieś części naszego życia, naszego świata, możemy gdzieś się utożsamić, możemy gdzieś na przykład zaobserwować pewne takie złe mechanizmy na przykład, więc to jest dobra książka, tylko nie zrobiła na mnie jakiegoś takiego, wiecie, dużego wrażenia. Może to jest też kwestia na przykład doświadczeń takich własnych, gdzie do kogoś na przykład bardziej trafia. Mi się bardzo podobał właśnie ten moment z wyjaśnieniem tytułu i właśnie tego, jak ul wygląda, jak pracuje, więc to jest coś, co na pewno zapamiętam, wiecie, już na zawsze i skąd się właśnie wzięła ta nazwa bez matek, także no, polecam ogólnie, bo myślę, że to jest dobra książka, natomiast nie wiem, czy zostanie ze mną gdzieś na dłużej jakby, tak, albo czy chciałam do niej wrócić jakby, o. I ostatnia to jest Happy Life tej listy. Bardzo fajna książka, bardzo mi się podobała, wprowadzała taki spokój w ogóle. Jak ja ją czytałam, słuchajcie, to tak ją sobie w pewnym momencie tak cedowałam, żeby nie czytać wszystkiego naraz. I właśnie wprowadzała taki spokój do mojego życia, do mojej przestrzeni. I to był bardzo fajny czas spędzony z książką, pamiętam. Bardzo mi się podobała i też ją Wam polecałam, więc to jest też właśnie taka moja topka tego roku. I słuchajcie, na 23 książki przeczytałam 11,5, bym powiedziała, bo ten blackout trochę tak liczę jako pół, więc w sumie połowę. Nie no, żartuję, bo to i tak myślę, że słabo, bo 11 na 23, czy nawet 11,5, to jednak słabo, mogłam więcej, mogłam bardziej, ale słuchajcie, nie jest źle, dlatego że mam listę wszystkich książek przeczytanych i tych książek w sumie było 42. Więc myślę, że to był na pewno wydaje mi się, że lepszy rok od zeszłego, aż sprawdzę, bo mam tutaj chyba taką listę, czy nie mam? Mam na pewno projekt, ale ach, czy sobie zapisywałam, to nie wiem. Słuchajcie, tak, jeśli ta lista tutaj jest poprawna i zawiera wszystko, musiałabym sobie to porównać, wiecie, z poprzednim filmem z zeszłego roku. Natomiast wygląda na to, że przeczytałam w zeszłym roku, czyli jeszcze poprzednim, bo ciągle mi się myli, czyli w 2022 przeczytałam 39 książek, a w 23 42, tak? Tak mówiłam? Tak. Więc jest lepiej. Nadal to nie są 52, to kiedyś było takim wyznacznikiem, że 52 książki, jak wiecie, wszystkie tygodnie. Teraz to w ogóle mamy rok przestępny, to powinny być 53 chyba. Ale nic, zobaczymy. I tak myślę, że jest nieźle. Słuchajcie, nadal są ludzie, którzy czytają jedną książkę lub w ogóle w ciągu roku, więc myślę, że i tak jest nieźle. Natomiast mam tutaj sporo, znaczy nie sporo, kilka takich książek bardzo ulubionych, które bardzo mi się spodobały w zeszłym roku, więc może tak szybciutko sobie przejdziemy przez tę listę, bo nie wszystkie to były właśnie z tej serii, więc Wam powiem, co mi się podobało może bardzo, a co tak trochę mniej. Także przeczytam, no tak szybko postaram się przejść przez tę listę, chociaż tak jak mówiłam, o wszystkich gdzieś tam słuchaliście, może we vlogach jak oglądaliście, więc nie chcę się powtarzać. Pierwsza, Skandynawski sekret, pamiętam, że mnie bardzo rozczarowała i nie była tym, co myślałam, że będzie, więc w ogóle to było takie, o, to świetnie, zaczynamy ten rok. Ale druga książka, Zamrożona, Nataszy Sochy, do tej pory ją pamiętam i to jest jedna z książek, którą, słuchajcie, mogłabym mieć na półce, bardzo fajna historia o bardzo młodej kobiecie i starszej kobiecie. Więcej Wam nie powiem, bardzo fajna historia. Dalej była właśnie Happy Life, Sztuka odpuszczania, bardzo fajna książka, też moja topka, sobie pozaznaczałam, to takie, powiem Wam tak, 4, 7, 8, o 9, 9 książek było dla mnie takich naprawdę top z tych 43 i jeszcze pozaznaczałam kilka takich, które ogólnie też bardzo polecam. Także tak, dalej mamy Doktor Zosię i ona jest jedną z tych topek moich, a u Beny Grabowskiej właśnie super, naprawdę bardzo Wam polecam całą serię. Szczęśliwy jak Duńczyk, fajna książka, ciekawa, no nie jest topką, bo jakby nic nie wniosła za bardzo, ale miło było poczytać sobie właśnie, co tam u Duńczyków, dlaczego oni tak inaczej myślą niż my. Fajna, bardzo ciekawa książka. Mężczyzna imieniem Uwe, to jest jedna z topek, nie było jej na liście, jest przepiękna.
O, jak ona mi się podobała, cudowna książka, naprawdę. Także jedna naprawdę z takich do polecenia top topów. Grochów Andrzeja Stasiuka. Dobra, jak to Stasiuk, ja lubię. Ale też nie jakoś tak, wiecie, no, żeby było tutaj dużo co opowiadać. Szwajcaria, podróż przez kraj wymyślony. Bardzo fajna książka o Szwajcarii. O takich niuansach właśnie, których, wiecie, których nie ma gdzieś tam w przewodnikach. To jest właśnie książka, która jak gdzieś jesteście i na przykład chcecie właśnie znać jakieś takie smaczki z danego kraju, czy z danego miejsca, albo właśnie zastanawiacie się, jak ci ludzie żyją, jak sobie radzą z tym i z tamtym, to to jest taka książka, która właśnie wchodzi głębiej, która nie będzie wam, wiecie, pomówiła, ile tam jest ludności, ile kto gdzie pracuje, a jak sobie radzą, znaczy jest trochę, wiecie, jak sobie radzą z ekologią i z takimi rzeczami, ale jest bardzo duże przełożenie właśnie tego na to, jak tym ludziom się żyje, jak oni faktycznie rozwiązują każde takie drobne problemy, jakie są różnice między tymi kantonami, które tam są. Bardzo ciekawa książka, ja bym o każdym kraju przeczytała chętnie taką, to jest taki trochę reportaż, to jest dziewczyna, która tam po prostu napisała książkę, która mieszka tam od wielu lat, no więc taki, wiecie, insight bardziej z danego miejsca, bardzo fajna. Sztuka prostego życia, taka tam do przeczytania, ale pewnie przeczytałam i nic z tego nie wyniosłam, chociaż do tej pory pamiętam, że powinno się układać buty, buty, wiecie, jak się przychodzi z dworu, jakby pamiętam, że, wiecie, powinno się tam trzymać porządek i takie tam, ale więcej w sumie nie pamiętam, czyli tak w sumie niewiele. No to tak, wiecie, jak macie dużo czasu, to polecam. Cztery muzy dalej, to już wam polecałam, bardzo fajna, nie taka top topka, ale taka zaznaczona, że bardzo dobra książka. Bez matek, nie zaznaczona w ogóle, więc tak do mnie do końca po prostu nie trafiła, natomiast myślę, że to jest dobra książka też na przykład do takiej analizy, takiej właśnie, bo ja myślę, że jest bardzo prawdziwa, więc mówię, niedaleko trzeba szukać takich sytuacji, pewnie jest mnóstwo w naszym codziennym życiu gdzieś. Magia sprzątania Marie Kondo, to już kolejna moje podejście do tej książki, bo ja już ją kiedyś czytałam. Nadal bardzo lubię, co jakiś czas właśnie gdzieś tam sobie przypomnieć, wiecie, co ona tam zaleca. Andromeda Teresy Bowman. Nie zaznaczyłam jej w ogóle, natomiast powiem wam, że dla mnie to była chyba jedna z najlepszych książek właśnie Teresy Bowman. Znaczy, inaczej, Teresa Bowman pisze w taki sposób, że te książki nas bardzo angażują. I pierwsze dwie, które czytałam, były takie, wiecie, które tak wzbudzały mocne emocje, mam wrażenie, bo ja się z tym nie zgadzałam, bo mi się nie podobali ci bohaterowie, bo ja ich nie lubiłam, bo totalnie ich nie rozumiałam i to jest najlepsze w tych książkach, że właśnie wzbudzają takie emocje, że my ich nie lubimy, że nam się coś nie podoba właśnie, to jest najlepsze. Natomiast Andromeda, mam wrażenie, że była taką mądrą książką bardzo i z tego, co widziałam gdzieś tam osoby, które ją czytały, niekoniecznie im się spodobała, natomiast dla mnie to jest jedna z najlepszych książek właśnie Teresy Bowman, bo opowiada taki trudny temat, właśnie też skupiony na osobach starszych, nie na, wiecie, młodych, przed którymi cały świat, całe życie, tylko właśnie już starszych i o pewnym takim wykluczeniu, o tym, jak wygląda życie dojrzałej kobiety w ogóle, więc dla mnie bardzo dobra, bardzo ciekawa książka. Sapiens, Yuval Noah Harari, no to myślę, że zna każdy, to była droga trochę przez mękę, bo ta książka jest bardzo gruba, tam jest bardzo dużo informacji, których nie sposób zapamiętać w ogóle. I ja miałam do niej takie podejście, że ją zaczęłam, potem ją odstawiłam na długi czas i potem jak wróciłam, to mi się dużo bardziej podobała. Może dlatego, że po prostu już też tak, ona tak, wiecie, chronologicznie idzie przez pewne wydarzenia, wiecie, historię świata, ludzkości i może dlatego, że później już tak było trochę bliżej nam, powiedzmy, do naszej historii. Może dlatego, ale ogólnie książka bardzo fajna, bardzo polecam również, bo no, bo warto wiedzieć, dobra, tylko to trzeba przejść przez to, no. Zanim wystygnie kawa, przyjemne takie czytadełko, przyjemne, no takie coś zupełnie innego. Ja bardzo rzadko też w ogóle praktycznie nie sięgam po literaturę gdzieś, chociaż nie, Harukiego Murakamiego czytałam, więc może nie aż tak. Natomiast jest to literatura po prostu taka trochę inna, mam wrażenie, niż ta nasza europejska, gdzieś zachodnia, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Fajna, ciekawa, ale tam przeczytałam, okej. Okay. Fajne historie, pamiętam do dziś. Więc tak, o. Klub Piąte Rano, no dla mnie fatalna książka. Jezu, jakie to były nudy, jakie to było w ogóle nieprawdopodobne, niestworzone w ogóle historie. I jak to ma mieć, znaczy jedna rzecz, ten klub Piąte Rano to chodzi o to, żeby, wiecie, wstawać godzinę wcześniej, podzielić sobie, znaczy tam było troszkę więcej rad, powiedzmy, ale one są już przy samym końcu historii, która no, jak słuchacie, czytacie, no to brzmi jak bajka, jak po prostu, nie wiem, opowieści Alladyna, no
to nie można tego wziąć na poważnie, naprawdę. Natomiast wiecie, wstajecie godzinę wcześniej i 20 minut poświęcacie na czytanie książki, 20 na jakiś tam rozwój osobisty, 20 minut na ćwiczenia i 20 minut jeszcze na coś, o czym zapomniałam teraz. Nie mogę zapamiętać cały czas właśnie o co tam chodziło. Powiem wam, że ten fragment w ogóle też słuchałam chyba ze 3 razy w tej książce, bo za każdym razem tak mnie znudził, że chyba nie dosłuchałam, no naprawdę. Wróć przed zmrokiem. Taki tam kryminał. Nie, niezbyt taki. No wiecie, co mówiłam o nim wcześniej, więc tak. Jak prowadzić dom, kiedy toniesz? To jest fajna książka, która daje nam przyzwolenie do tego, żeby nie być idealnym, żeby dom nie był wcale wymuskany i posprzątany na każdym kroku, że jak czujemy się źle, to też jest okej. I żeby po prostu zadbać o siebie, żeby zrobić to, co nam pasuje, to, co nam wygodnie. Są gorsze chwile, są lepsze chwile i żeby się tym też tak nie dołować. Taka dobra książka dla osób, które mają gdzieś na przykład jakiś problem, albo czują się trochę gorzej, albo właśnie przechodzą przez trudniejszy moment w życiu, albo mają depresję. To myślę, że to jest bardzo taka dobra książka, którą czytamy i ona tak rozumie. Ona tak rozumie, więc takie, wiecie, wsparcie trochę od niej dostajemy. Dobra, idziemy szybko, bo to jeszcze dużo. Wrony, mówiłam, cudowne. Naprawdę polecam. Fire Free Lane, to jest Christine Hanna. Bardzo mi się podobała książka, bardzo fajna, taka też wzruszająca na końcu. No w ogóle bardzo fajna książka. Serial to w ogóle nie o tym. W ogóle jakby to jest zupełnie inna historia. Natomiast książka bardzo fajna. Rzeźnia numer 5, to wam też powiedziałam. Krainie dla wszystkich. To jest książka o Szwecji, bardzo fajna. Ja ją mam tutaj też zaznaczoną jako taką bardzo dobrą do polecenia. Bardzo fajna, bardzo ciekawa. O tych zmianach, które, wiecie, nastały w Szwecji. O trochę zmianie w myśleniu właśnie obywateli. Jak to się wydarzyło, jak do niektórych sytuacji nie byli przygotowani w ogóle. Więc bardzo ciekawa książka właśnie. Też mocno nakierowana w pewnym temacie i w pewnym kierunku. Natomiast nadal myślę, że po prostu bardzo ciekawa. Kiedy ślub, Natasza Socha. No, takie też czyta Tadełko, powiem wam. Są lepsze Natasze Sochy. Nie była zła. Ja lubię bardzo Nataszę Sochę. Natomiast ta była taka... Z kim ja muszę pracować? To też takie było. Tam były typy różnych osobowości opisane. Okej, ale taka... Pandemia robi na kuka. To są kryminały medyczne, które kiedyś bardzo lubiłam. A ta była taka... Trochę, powiem wam, na początku myślę... Jak to oni opisali pandemię? Ta książka powstała 3 lata wcześniej, a oni tutaj opisują w ogóle, jak pandemia powstała, nie? Ale to jakby potem się okazało, że to jednak nie, to poszło w inną stronę, więc to nie był opis tego, co my mieliśmy okazję doświadczyć. Natomiast no po prostu pewnie schemat jest podobny za każdym razem, więc... Dlaczego mnie to tak zaskoczyło? Natomiast byłam wtedy w takim szoku, że wow, on to przewidział. Dobrze. Także wiecie. Zemsta Nataszy Sochy to jest właśnie jedna też z tej trylogii, powiedzmy, całkiem spoko, no takie przyjemne czytadełko. Lepsze niż Kiedy ślub? Zależy, wiecie, zależy, jaki temat was bardziej interesuje. Ja wam opowiadałam też o tej książce Kiedy ślub, ją czytałam na wakacjach w Grecji. To zależy od tematu, bo one są takie trochę różne, ale nadal. Życie, wiecie, obyczaj, miłość, zdrada, rozstania, związki, dzieci. Tak, gdzieś tam krążymy wokół tego. Czując, Agnieszka Jucewicz. Bardzo fajna książka właśnie o emocjach. Bardzo fajna. Bardzo mi się podobała, bo tak tłumaczy, powiem wam. Niby, wiecie, znamy wszystkie emocje. Potrafimy powiedzieć, opisać. Chociaż z opisywaniem czasami mamy problem, bo się okazuje, że niektóre są podobne, albo niektóre nam się wydaje, że są czymś, a to są zupełnie inne emocje, także bardzo ciekawa. Dorośli, Marie Obert. Bardzo mi się podobała ta książka, cudowna, bardzo wam ją polecam, to jest jedna właśnie stopek. No, jest tak dobrze napisana, tak po prostu wnika, jakby wiecie, w naszą psychikę po prostu. Tak fajnie opisane sytuacje, o których też można po prostu rozmawiać. No naprawdę bardzo mi się podobała ta książka, cudowna. Za mroczną rzeką, to jest też top zeszłego roku. Korea Północna, Dziennik z podróży, Michaela Palina. Ciekawa książka. To była też właśnie historia, wiecie, Korei Północnej opisana z punktu widzenia dziennikarza, który jedzie tam na wycieczkę, czyli zobaczy to, co oni mu pokażą. Gdzieś tam starał się, wiecie, zobaczyć coś więcej, opisać coś więcej, natomiast było bardzo trudno, bo tam po prostu, wiecie, turysta jest bardzo pilnowany, tym bardziej taka osoba, która jedzie gdzieś tam z telewizją, z kamerą. Ale fajne, ciekawe historie. Nie wiem, dlaczego tak późno się zebrałam, ale też mi się to wpisało trochę właśnie, wiecie, fascynację Koreą Południową, Koreą Północną właśnie i tą książką, o której zaczęłam, czyli Zamroczną rzeką. Pracuj zdalnie, żyj normalnie. Bardzo fajna książka, też wydawałoby się o tak błahym, trywialnym
wiecie, temacie jak praca zdalna, bo teraz prawie każdy pracuje i pracował, może miał styczność, więc co tu więcej? Bardzo ciekawa książka i dla pracowników, i dla na przykład, nie wiem, kadry menedżerskiej, i dla zrozumienia w ogóle całych mechanizmów, wprowadzania zmian na przykład. Bardzo ciekawa książka. Przesłonięty uśmiech o kobietach w Korei Południowej. Też bardzo fajna książka, też do polecenia. Właśnie opowiadająca o bardzo różnych sytuacjach kobiet, z bardzo różnych środowisk, w różnych miejscach, jak sobie radzą właśnie, czy jeżeli chodzi o takie społeczne kontakty właśnie, czy gdzieś jakieś schematy, czy stereotypy, czy jakieś tradycje, których tam albo muszą się gdzieś tam żyć zgodnie z nimi, lub się wyłamywać. Także bardzo różne właśnie z różnych środowisk też te historie. Dalej mam Rewanż, czyli to jest chyba ostatnia część, a nie, jeszcze był Triumf, właśnie, Natasza Socha, Rewanż i Triumf, czyli ta Zemsta to chyba była pierwsza część w takim razie, o no. No, może ma to sens, żeby zacząć od pierwszej. Więc jest dalej Rewanż i Triumf. No to są właśnie te czytadełka. Urodzona w 1982 roku. Bardzo mi się podobała, bo myślę, że to jest też ważna książka. Opowiada głównie właśnie historię z perspektywy kobiety na przestrzeni wielu lat. Jak kobieta jest traktowana, jak ona była traktowana, czy w związku, czy w małżeństwie, czy przez rodzinę swoją, czy męża, czy na przykład w pracy, jak trudno jej się było rozwijać, jak po prostu są szklane sufity postawione nie do przeskoczenia, także bardzo ciekawa również książka. A co byście myślały? Spotkanie z kobietami z mazowieckich wsi, bardzo fajna książka, bardzo ciekawa. Pokazuje zupełnie inny świat, zupełnie inne środowisko, ludzi, którzy myślą bardzo różnie. I to też nie jest tak, że wszyscy ci bohaterowie, bo to jest właśnie tak, że nasze dwie autorki jeździły po tych wsiach, rozmawiały z różnymi ludźmi. To nie jest tak, że oni wszyscy przedstawiają ten sam sposób myślenia, ten sam schemat. Nie. Tam każdy jest inny. I to jest właśnie ciekawe, że to też obrazuje, że to niekoniecznie trzeba, nie wiem, na wsiach szukać, bo naprawdę oni mają bardzo różne poglądy, bardzo też różne problemy tak naprawdę, z którymi muszą się borykać na co dzień, więc pewnie z tego też to wynika. Natomiast bardzo ciekawa książka, naprawdę. No Pasanada. Mój hit zeszłego roku, naprawdę cudowna książka właśnie o Meksyku, no już Wam opowiadałam wcześniej, także nie będę się powtarzać. Lata Erni Urno, również bardzo ciekawe. Zaczarowany, cztery kobiety i on, oszust matrymonialny. No to taka, wiecie, na początku to taka śmieszna książeczka, że ohoho, kobiety oszukane, o jak to tak można, o że się złapały. Potem się okazuje, że to jest naprawdę duży problem. Bardzo duży problem, który jest bardzo trudny do wyłapania. Bardzo trudno, nie wiem, odzyskać potem pieniądze. Jakby warto przeczytać, słuchajcie, książkę, żeby mieć świadomość i żeby ostrzec na przykład jakąkolwiek inną osobę, jakąkolwiek, nie wiem, koleżankę, bliską osobę. To się może wydarzyć. To się w ogóle dzieje na porządku dziennym, więc naprawdę myślę, że warto gdzieś wiedzieć, jakie są te mechanizmy, żeby zwrócić uwagę, żeby zapaliła nam się taka czerwona lampka, że uważaj, nie? Uważaj. Jak chcę pieniądze, jak bardzo nie jesteś zakochana, jak bardzo... Uważaj. Także bardzo dobra książka. Góra Kłopotów, świąteczna książka, która właśnie jest o tyle inna, że to nie jest romans, to taka historia rodziny, powiedzmy. Tak jak czasami sobie oglądamy jakiś film na przykład, to mam wrażenie, że to jest właśnie taka historia rodziny. Oni się zjeżdżają w pewnym momencie właśnie do domu, żeby razem spędzić święta. I tu mamy różne perypetie, różne osoby, więc tak trochę tam niby zakrawa to o kryminał w pewnym momencie. Taka dla mnie trochę nierówna, ta końcówka mi się nie podobała, ale ogólnie całą książkę bardzo dobrze mi się słuchało, więc po prostu jako taka zupełnie inna, tak jak mówię, no nie typowe romansidło, nie taki obyczaj, że wiadomo jak się skończy i wiadomo o co chodzi, to jest taka zupełnie inna, bardzo ciekawa, fajna, do przesłuchania właśnie przed świętami. Nie mylić z miłością, książka Katarzyny Nosowskiej, podobała mi się też bardzo, nie oznaczyłam tutaj nic, ale widzę, że chyba potem nic nie zaznaczałam, w każdym razie wiecie, no taka książka, jak to pani Katarzyna Nosowska, ona po prostu mówi o różnych rzeczach, mówi bardzo otwarcie, to mi się właśnie bardzo podoba, bo nie słyszałam, żeby ktoś tak otwarcie mówił o pewnych sytuacjach, o pewnych rzeczach, o naszych bolączkach, o pewnych wydarzeniach, które się dzieją. Jak się okazuje, to jest bardzo ludzkie, bardzo codzienne, a ona po prostu mówi wprost o pewnych rzeczach i to jest właśnie takie ciekawe i takie fajne, że o, można posłuchać naprawdę czegoś bardzo prawdziwego, przy czym jest to okraszone właśnie takim fajnym humorem, ironią pani Katarzyny, więc bardzo fajna książka, ta mi się podobała, tak, i ta jej poprzednia też mi się podobała, bo ta pierwsza to tak niespokojnie, niespecjalnie i ostatnia to Uspokój swój mózg, bardzo dobra książka, tę Wam też bardzo polecam, bo to jest książka właśnie
O tym, jak pracuje nasz mózg, głównie skupia się na depresji, problemie samotności i, słuchajcie, aktywności fizycznej, natomiast tam jest wiele różnych informacji. To jest takie fajne uzupełnienie, mam wrażenie, wiedzy i takiej naszej świadomości, jak pewne rzeczy mogą doprowadzić kiedyś, jak działa nasz mózg, to jest bardzo ciekawe, jak czasami można go oszukać, jak czasami można wpłynąć nawet nieświadomie na to, co robimy, na to, co nam się wydaje, jak często, wiecie, wpadamy w jakąś taką spiralę, z której wydaje nam się, że nie da się wyplątać, jak ludzie na przykład wpadają w jakieś nałogi z różnych powodów też, często irracjonalnych nawet, jakby się okazało, jak się okazuje z tej książki, także bardzo ciekawa, naprawdę bardzo też Wam polecam i to była ostatnia książka z zeszłego roku przeczytana, także tak, no mam nadzieję, że szybko przebrnęliśmy przez to, przeszliśmy, no tak sporo tego było, fajnie, że Wam opowiedziałam o tych książkach, także dajcie znać, czy chcecie, żeby tak to wyglądało w przyszłym roku, bo ja mówię, ja nie pamiętam, jak ja robiłam podsumowania w zeszłym roku, czy ja Wam tylko powiedziałam o tym projekcie i to wszystko, nie wiem. No ale w tym roku będzie tak, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli nie oglądaliście wszystkich vlogów, to przynajmniej teraz wiecie, co przeczytałam. Nie wiem, dajcie znać, czy może fajnie byłoby zrobić taką listę na Goodreadsie, tylko że mi się nie chce mieć aplikacji tylko po to, żeby tam dodawać książki. No nie wiem. Czy może korzystacie z Goodreadsa? Dajcie znać, bo ja na przykład korzystam z Biblionetki. To jest taka stara strona. Nie ma aplikacji, nie ma tam też wszystkich książek, co jest dla mnie taką bolączką, że czasami po prostu, wiecie, zapominam potem, nie? Że coś przeczytałam, zapominam i... No i może być tak, że nie będę pamiętać kiedyś, jakbym, nie wiem, potrzebowała, czy chciała coś sprawdzić. Ale jakoś tak, no tam mam od lat, wpisuję właśnie książki, które są mi, jak pamiętam, więc mi to bardziej pasuje. Natomiast no wiem, że wiecie, wygodniej mieć na telefonie aplikację, ale przenosić mi się tego nie chce, więc nie wiem, może zacząć od tego roku na przykład po prostu. No nie wiem, dajcie znać, czy korzystacie, czy to jest fajne, czy nie. To może pomyślę. Czy chcecie właśnie tak, jak to teraz wyglądało, takie podsumowanie. Dajcie znać, jak wy to widzicie w sumie. A ja będę kończyć, bo trochę się nagadałam, przyznam szczerze. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał. Mam nadzieję, że jak nie wiedzieliście, to trochę inspiracji tutaj się pojawiło, po co moglibyście sięgnąć, albo tak jak ja czasami zwlekacie z czymś, a może Was zainspirowałam i zaintrygowałam niektórymi tytułami, to troszkę szybciej po nie sięgniecie, tak. Tak. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnych filmach. No i tak. Miłego dnia Wam życzę. Do zobaczenia, pa.